jest ewangelistą i misjonarzem. Boże, chcesz to zrobić, żeby on się słyszał? Mamy jeszcze jeden mikrofon. Czwóreczkę proszę, żebyśmy mieli też włączoną. Alfred jest misjonarzem, który cztery razy w roku lata do Republiki Południowej Afryki, aby tam usługiwać, aby głosić tam Ewangelię, aby uczyć liderów, którzy tam pasterzują kościołom. Jest też ewangelistą, mieszka w Holandii. I ja kiedyś miałem przyjemność poznać Alfreda w kościele w Holandii. Zaproponowałem mu, że kiedy będzie dysponował czasem, żeby przyjechał do nas i pobył z nami. Żeby zobaczył, jak my funkcjonujemy, jak my działamy. I zobaczymy, jakie będą nasze dalsze wspólne losy w związku. Teraz chciałem, żebyście posłuchali tego, jak Alfred spotkał Boga i co przeżył. My father told him to release a pound of organ to live down. Can't you not name it about live down? Tłumaczka jest bardzo piękna i cieszę się, że przyszła mi pomóc w tłumaczeniu. I was just speaking in tongues, thank you. That's my mother language, I'm the closest speaking person. To było w moim ojczystym języku, teraz już będę mówił po angielsku. That's one of the tribes that I come from the closest speaking tribes. If you see, this is where I grew up, I was born in this house. This was Fordham. To jest mój dom, to jest miejsce, w którym dorastałem. Chciałbym wam to pokazać na zdjęciu. My name is Alfred Chokinde. Zanim zaczynę wam opowiadać, mam na imię Alfred. I was born in South Africa, I'm a South African. Urodziłem się w Południowej Afryce. We moved to the Netherlands 3 years back. 3 lata temu przenieśliśmy się do Holandii. But today I want to talk about how did I grow up in South Africa. Ale dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, jak dorastałem w Afryce. I come from the family of 7. Pochodzę z 7-osobowej rodziny. 3-4 boys. Mam 3 braci, 4 chłopców było. And 3 girls. I były 3 dziewczyny. And my father and my mom, they were working for the farmer. Moi rodzice pracowali dla rolnika. Now we grew up with our brothers and sisters alone. They were raising us up, my brothers. Więc nasi rodzice byli bardzo zajęci, a moje rodzeństwo i ja tak naprawdę wychowywaliśmy się sami. My father only come and my mom will come on the weekends to see us and then they go to church also with us as children. Tak naprawdę rodzice przyjeżdżali do domu tylko w weekendy i zabierali nas do kościoła. To był czas, który spędzaliśmy razem. When you see some of the pictures, this is how some of the houses in South Africa look like. Możecie z tyłu oglądać zdjęcia, tak wyglądają niektóre domy w południowej. There is rich and poor. Mamy taki silny podział na regiony bardzo biedne i bogate. We went more in the poor area. I went more in the poor area in the townships. We call the townships in South Africa. Większość mojego czasu ja spędzałem w tych biednych okolicach. Tam się wychowywałem, tam spędzałem dużo czasu. As I grew up, I said, I grew up in the age of 10, one of my brothers was always my role model. He was always a role model when we grew up together. Kiedy dorastaliśmy, mój starszy brat był dla mnie przykładem, był kimś, od kogo chciałem się uczyć. And one of my brothers was one of the top gangsters also in South Africa where we grew up. I mój brat w pewnym momencie zszedł na złą drogę i stał się jednym z głównych przestępców w tym obszarze, w którym mieszkaliśmy. He gave my parents very hard time. No i niestety przysporzyli bardzo dużo trudnego czasu moim rodzicom. My parents went to church as usual, as religious, they went to the Reformed Church. Moi rodzice byli religijni, więc chodzili sobie po prostu do kościoła co niedzielę. They would take us as children to go to church. Zabierali nas ze sobą. But when we were 9-10 years, we were rebel, we didn't want to go to church anymore with them. Ale kiedy mieliśmy już 9-10 lat, staliśmy się takimi buntownikami, którzy nie chcieli za nimi więcej podążać.
It's when everybody had his own way. Then me and my brother, I follow my brother because he loves gangsterism. We were 15 guys. We were three of youngsters. We were part of the gangsterism with my brother. I to był czas, kiedy ja zdecydowałem chodzić za moim bratem, ponieważ on robił na mnie wrażenie. W tym czasie było wiele gangów w okolicy, myślę, że około 50. My należeliśmy do tego najmłodszego, ale byliśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią gangu. My brothers were selling drugs, marijuana, you can name all the drugs. Hijacking us, you can name that. When we were following that, I was following part of them. Just because my brother was really my role model, I also started to sell drugs with him. Sometimes they will go to jail because of our age. I couldn't stay longer in jail because the police said I was very young still. I was 10 years old. Ponieważ mój brat był dla mnie przykładem i wszedł w świat, w którym zaczął sprzedawać narkotyki, marihuanę, miał dostęp do każdych możliwych używek. Ja na początku tylko patrzyłem na niego, oglądałem się jego życiu, ale z czasem zacząłem podążać jego drogą i sam stałem się dealerem. In school, they were firing us out of school because of drugs problems. And also we were so naughty and fighting in the school. Przysparzaliśmy wszędzie i wszystkim dużo problemów. Wyrzucili nas ze szkoły, nie chcieli nas nigdzie oglądać. Mieliśmy dużo problemów również z powodu tego, że handlowaliśmy i braliśmy narkotyki. Remember one time my mom was talking to my brother, saying, "You're gonna die one day. You die." Pamiętam, jak pewnego dnia moja mama powiedziała do mojego brata, "Ty umrzesz pewnego dnia." Because she was so tired of all the time hearing stories from the police, hearing stories from the teachers about the lifestyle that we are living. That was not so good. Powiedziała, że już ma dość słuchania tych dziwnych i męczących historii od policji, od nauczycieli, ludzi, których znamy. Remember one time in one location, my brothers, one Friday, they went to start the gangsterism fight. It was such a fight that started Friday, ended up Monday morning. Luckily, all of us were not killed, but they were killing people there. Był taki czas, że zbierały się ekipy gangsterskie i walczyły ze sobą. I pamiętam, był jeden taki dzień, to był piątek, kiedy zebrała się grupa gangsterów i zaczęli ze sobą walczyć. Myślę, że walki trwały aż do poniedziałku. Był przelew krwi, normalnie zabijani byli ludzie. But you always, when Jesus has a purpose for your life, ale kiedy Jezus ma cel dla twojego życia, he always protect you from the midst of gangsters and whatever fights are in there. Jesus will always protect you because he has a mission and a purpose for your life. Jezus będzie bronił cię niezależnie od tego, gdzie jesteś, jeżeli ma misję i cel dla twojego życia. I could see sometimes in the midst of all the bullets and everything, God will just protect me and take me away from all of those things. Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że kiedy dookoła mnie śmigały kule i działo się bardzo dużo zła, ja byłem w tym wszystkim po prostu w jakiś ponadnaturalny sposób chroniony. I see God protect me with my brother. My brother will never know. He will be protected out of all the shootings and everything. He will just be protected without knowing anything that Jesus always protects because he has a purpose for him. To samo było z moim bratem. Myśmy nie mieli pojęcia o niczym, ale mój brat również był chroniony i jemu też nic się nie działo. Chcę zaznaczyć, że nie mieliśmy pojęcia wtedy, że Jezus ma dla nas plan. I remember one incident, they were in jail, my brothers were in jail, and then for 2 years, they were sentenced for 2 years. But we were continuing with the work, taking drugs to the jails, selling also, smuggling in the jails, continuing with the gangsterism that they were doing, because of the work that they left us to do for them, as gangsterism in jail. Też dzień, w którym mojego brata zamknęli do więzienia, jednak to nie zmieniło jego sposobu myślenia. W więzieniu cały czas brał narkotyki, handlował nimi, zajmował się przemytem narkotyków do więzienia, więc ten moment w jego życiu nie zrobił na nim większego wrażenia. I remember one of the time that my father was always, he went to church, he was also saying he's praying for us, but we never listened to whatever he was praying for. I didn't understand all those things of praying. Pamiętam, tata czasami wspominał, że kiedy idą do kościoła, to modlą się o nas, ale myśmy go nie słuchali i nie wiedzieliśmy wtedy, że modlitwa ma moc. And after my brothers were sentenced 2 years, but they came out of jail in 1996, they were moved out of jail. Po dwóch latach w więzieniu mój brat wyszedł na wolność w 1996 roku. But they were keeping doing the work that they were doing, selling drugs, and take us with selling the drugs, and also gangsters still fighting with gangsters from another township, another town, gangsters from Cape Town, coming 700 kilometers to our town, because it's just gangsterism, gambling, gangsterism, fighting, and drug selling.
po wyjściu z więzienia wrócił do starego stylu życia i tak naprawdę zaczął rozprzestrzeniać jeszcze bardziej swoją działalność. Przyjeżdżali do nas gangsterzy z różnych miast, niektórzy nawet przyjeżdżali 700 kilometrów, żeby tylko z nami być, robić z nami interesy. Zaczęliśmy być postrachem po prostu w okolicy. I remember one time, even as I say, God, when God had a purpose for your life, in 1997, things started to change. There was an evangelist who came from Joburg to come and preach in our town. Tak jak już wam wspomniałem, Jezus, kiedy ma plan dla twojego życia, coś musi się wydarzyć. W 97 roku przyjechał pewien człowiek, ewangelista, do naszego miasta i zaczął głosić Ewangelię. He gave my brother one time a paper, invitation paper, to say, can you bring all your guys, your 15 gangsters in, to my tent? I spotkał mojego brata gdzieś na ulicy, wręczył mu ulotkę i zaproszenie. Powiedział, zapraszam cię na nasze spotkanie, ciebie i wszystkich twoich znajomych gangsterów i wszystkich członków tych gangsterskich grup. I don't know here in Poland, if you are a top gangster in South Africa, when you have a number 28, which means you are a notorious gangster, nothing, you don't take nonsense. My brother was one of the top notorious, there were two, the 28s. And I remember that night, one of the 28s, he didn't want to go to the tent. My brother went with us. We went to the tent where the evangelist was preaching the gospel about Jesus. We were just sitting in the back listening. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, jak ta hierarchia gangsterska, ale u nas w Afryce jest tak, że jest tylko dwóch takich gór, najgroźniejszych, najpoważniejszych przestępców. Oni noszą takie ksywki 28. I mój brat był taką 28. I on nie zajmuje się jakimiś bzdurami. Jeżeli mój brat coś robił, to robiła to cała reszta. I mój brat postanowił przyjąć to zaproszenie, więc udaliśmy się do namiotu i słuchaliśmy, jak ten ewangelista mówił do nas Bożą Ewangelię. I remember seeing my brother just sitting there when the guy was making the altar call. I saw my brother running to the front. Then I understand that was the last day. We follow him. Some of us, were 8 guys, we follow my brother. When he was, the evangelist was preaching about, I think, Matthew chapter 11, saying, come to me, all you need rest. I will give you rest. Then my brother saw him coming, went to the front. Ja, ponieważ byłem zapatrzony na mojego brata, obserwowałem go przez całe spotkanie i w pewnym momencie, kiedy prowadzący spotkanie powiedział, jeżeli potrzebujesz odpocznienia, przyjdź, ja dam ci odpocznienie, przyjdź tutaj do przodu. I mój brat podjął tą decyzję. Zobaczyłem, że idzie do przodu, a ponieważ ja zawsze naśladuję mojego brata, ja i 8 innych moich znajomych wyszliśmy do przodu razem z nim. 1997 is life change. We gave our lives to Jesus as a our life, we started to respect people. I didn't know about giving your life, you need to be saved. But our life changed. We were praying for, the men prayed for us. I w 97 roku wszystko się zmieniło. Oddaliśmy nasze życie Jezusowi. Jeszcze nie bardzo wtedy wiedzieliśmy, co to w ogóle oznacza, co to znaczy żyć dla Jezusa, ale natychmiast nasze życie zaczęło się zmieniać. Zaczęliśmy szanować ludzi. I saw my brother, everybody who was following that 8 guys, we took everything that we needed to sell, the drugs, we put in the front, the guy said, bring them to the altar. We put everything here, we say, we give it. And then we gave our life to the Lord. Zrobiliśmy tak, jak czuliśmy. Przynieśliśmy wszystkie rzeczy, które ze sobą mieliśmy, wszystkie narkotyki, opróżniliśmy kieszenie i na ołtarzu tam z przodu wyłożyliśmy to wszystko na podłodze i powiedzieliśmy, że to jest wszystko, co mamy, nie chcemy tego, rezygnujemy i chcemy oddać nasze życie Jezusowi. Because we were looking for role models, then our role models started to follow Jesus. We same also for us. We follow Jesus. Some of the guys left, they didn't give their lives to Jesus. Niektórzy nasi znajomi nie przyjęli Jezusa, oni po prostu wyszli ze spotkania, ale myśmy szukali kogoś, kogo możemy naśladować, kto będzie naszym przykładem, z kogo będziemy mogli czerpać i taką osobą stał się dla nas Jezus. And then the guy gave us some Bible verses to read as we have our lives. Then we started to read and we went back home and tell our parents, yes, somebody pray for us, our life have changed, we want to start respecting you as our parents. I ten pastor na spotkaniu wręczył nam kilka wersetów biblijnych. Myśmy je przeczytali, uznaliśmy, że to słowo ma autorytet w naszym życiu, zdecydowaliśmy wrócić do domu, rozmawialiśmy z naszymi rodzicami, że był człowiek, który się o nas pomodlił, nasze życie się zmienia i od dzisiaj chcemy was szanować i uznać was jako naszych rodziców. I remember my brother, he went to the police even to report saying today I'm not anymore a drug dealer, I'm not anymore a gangster. I gave my life to the Lord.
Pamiętam, jak mój brat tego dnia poszedł na policję i powiedział: od dzisiejszego dnia już nie jestem przestępcą, nie jestem żadnym gangsterem, oddałem moje życie Jezusowi, od dzisiaj wszystko się zmieni. He went to the school, even the teachers tell, he told the teachers that today I'm not anymore selling drugs, my life has changed. Poszedł również do szkół i powiedział nauczycielom: od dzisiaj nie jestem już przestępcą, nie będę sprzedawał w waszych szkołach narkotyków, od dzisiaj moje życie się zmieniło. After that, in 1997, as our life has changed, we started to follow Jesus very seriously. I od tego czasu nas zaczęły następować powolne zmiany. Od 97 nastąpił proces zmian. This is my high school. I started to preach to this in this high school. This is our kids in the high schools. To jest nasza młodzież w liceum. Zaczęliśmy tam głosić również Ewangelię. With nobody telling me what's next scripture is, but I started to have a feeling that the Lord has a plan and a purpose of my life. I started to speak about Jesus to the guys in the schools. Nikt mnie nie uczył tego, jak się głosi Ewangelię, czy co powinienem mówić. Ja po prostu mówiłem to, co Bóg włożył do mojego serca. Chodziłem do tych młodych ludzi i mówiłem, że Bóg ma plan dla ich życia. As we know that in our same town, we have also Anglican churches, we have also Roman Catholic churches. My family comes from the Reformed church. Musicie też wiedzieć, że w naszym miasteczku są również inne kościoły katolickie, różne wyznania. Myśmy pochodzili z takiego reformacyjnego kościoła. From the primary school to the high school, I was on fire for Jesus. And me and my brothers were also on fire on Jesus, spreading the good news of Jesus in the schools. I postanowiliśmy z moim bratem zacząć od głoszenia Ewangelii Chrystusa w szkołach, zaczynając od przedszkoli, podstawówek, po licea. In 1999, as I go 1998, still strong in the Lord, 1999, I gave my life to say I want to do something, a gap year. I want to do a gap year to give my life to serve the Lord for full time in Cape Town. Chyba to było w 98 lub 99, nie pamiętam dokładnie, zdecydowałem służyć Bogu na pełny etat. Zdecydowałem nie robić nic innego, tylko oddać moje życie Bogu. We spread the gospel. We preach in the high schools. We preach in the prison. Today, I'm telling you, we have evangelists that are preaching in the prisons. In my town, also around Cape Town, guys who are notorious who are spreading the good news of Jesus in the prison. That's what we are doing, also us. I teraz wykonujemy ogromną pracę, nie tylko głosimy w szkołach w Cape Town, ale również powstała grupa ludzi, którzy głoszą Ewangelię w więzieniu. Najpierw my przychodziliśmy tam i głosiliśmy Ewangelię, a teraz mamy ludzi, którzy są tam i chodzą regularnie do więzień. I remember one time in 2011, where we were working in the place called Jeffreys Bay, there was one of the top gangsters who was so difficult in the towns, were two guys. Were dog and one guy was president because the town was so in trouble, even police. And then the pastors, while we're praying, the police came to them saying, pastors, can you help us? There's two guys, I think it's also in the pictures, that they can't handle him. And the guys are killing people every day. The police came to report to the pastors about him in 2011. W 2011 udaliśmy się do pewnego miasta. I tam rozmawialiśmy z pastorami. Powiedzieli nam, że jest tam problem z przestępczością w tym miasteczku. Do tego stopnia, że główni przestępcy czy gangsterzy, którzy są odpowiedzialni za tą szajkę, są tak trudni, że nie może sobie z nimi poradzić policja. Więc bardzo często policjanci przyjeżdżali do pastorów w tych kościołach, prosząc ich o modlitwę albo ingerencję, ponieważ no, oni sami nie są w stanie sobie z tym poradzić i chcieliby zadziałać z innej strony. Friends, when you have received Jesus, you have a power. You can't fear. No demons can touch you because we have the power of Jesus that lives. Even top gangsters can't touch you. One time, the police asked us to go and pray for these two gangsters because they were very dangerous for the city. I było tam dwóch gangsterów, którzy byli właśnie tacy najbardziej niebezpieczni. Jednego z nich możecie widzieć teraz z tyłu na zdjęciu. I pamiętam ten dzień, kiedy przyszła do nas policja i powiedziała: chodźcie i pomódlcie się o tą dwójkę, bo my sobie z nimi nie możemy poradzić. I musicie wiedzieć, że jeżeli jesteście narodzeni na nowo, jest w was moc Ducha Świętego i żaden demon i żadna ciemna moc nie może być silniejsza. Musi oddać pokłon na imię Jezus. I remember out of this meeting, out of this prayer meeting, God spoke to me clearly. He said, God, I'll use you to go and speak to those two gangsters. I ja czułem w środku, jak Duch Święty do mnie mówi, że Bóg chce mnie użyć, ja pójdę, ja będę się modlił o tych ludzi. God said, you need to fast, number one, you need to fast for a day before you go to them. I zanim udałem się na spotkanie z pierwszym, Bóg powiedział mi, żebym pościł.
I spent a day fasting and praying and then trusting God for the just for at least two men. In my spirit, I believe God, that was their day, the following day. I spędziłem cały dzień na modlitwie, na poście i przygotowywałem się do walki duchowej. Wiedziałem, że będzie starcie w duchu. I went to the house the following day, I took my Bible leaf. I went to the house of the guys. When you come into the house, there's so many rooms. The last room is where the two guys are staying. Nobody, if you are passing by the passage, there's bodyguards all over. You can't just come in. If you, one time one guy saying, if you are in this house, it's for you by grace of God to come out because of these dangerous guys. Nadszedł dzień, kiedy postanowiłem tam jechać. Musicie wiedzieć, że to nie jest jakiś tam domek. Pojechałem do ich jakby posiadłości. Żeby dostać się do pokoju czy do biura, w którym przebywało tych dwóch przestępców, musiałem przejść przez wiele innych pokoi. I miałem świadomość, że tylko dzięki Bożej łasce mogę stamtąd wyjść. Tam było pełno przestępców, wszyscy byli uzbrojeni. I żeby dotrzeć do tych dwóch, musiałem spojrzeć w oczy niejednemu w drodze do tego pokoju. As I walked, the following day I went to the house, I knocked in the house, you know, one guy asked me, who are you? I said, I'm Pastor Alfred, I come to see Doc and I come to see Boki in his house. Więc po prostu pojechałem tam i zapytali, coś ty za jeden? Ja powiedziałem, że jestem pastorem i przyszedłem spotkać się z waszym szefem. As you coming into the house, I say, just I bleed the blood of Jesus over my head, over my, because of the smell that coming in the house, and just another atmosphere of demonic presence in the house that you are coming. I went straight to their room. I said I need to see the two of you. Kiedy tam przyjechałem, ogłosiłem, że krew Jezusa mnie oczyszcza i krew Jezusa mnie chroni i żadna moc demoniczna, która panuje w tym miejscu, nie dotknie mnie. Ja czułem w duchu, że to jest siedlisko demoniczne, czułem ten zapach, który stamtąd przychodził i ogłaszałem, że krew Jezusa mnie chroni, a ja jestem bezpieczny. Wszedłem do tego mieszkania i powiedziałem, chcę zobaczyć się z tą dwójką. As I come into the house, God spoke one word to me. He said, "You need to tell these guys how much Jesus loved them." I kiedy tam wszedłem, czułem, jak Duch Święty mówi do mnie, masz powiedzieć tym dwóm ludziom, że Jezus tak bardzo ich kocha. As I sit with them, I said to you, Dog, you know how much Jesus loves you. I said, Bogi, you know how much Jesus loves you. God has a purpose and a plan for your life. Powiedziałem jednemu i drugiemu, Jezus tak bardzo cię kocha, on ma plan do twojego życia. To samo powiedziałem drugiemu, Jezus cię kocha i on ma plan dla ciebie. As I look at them, they never look at my eyes, they were looking down. But I just say, Spirit of God, may you release something into their hearts. Kiedy rozmawialiśmy, ja patrzyłem na nich, ale oni nie patrzyli mi prosto w oczy, oni patrzyli gdzieś tam na boki. I zacząłem mówić się, Duchu Święty, dotknij ich, abyśmy mogli patrzeć sobie w oczy. As I speak, I said to them, can I pray for you before I leave? I didn't spend so much time. I said, I just want to pray for you. I pray for the guy. I lay hands on the Boki, I lay hands on Dog, the same gangsterism guys. After that, I left the house. I potem zapytałem, czy mogę się o nich pomodlić. Oni się zgodzili, więc położyłem ręce na nich i o każdego z nich pomodliłem się indywidualnie, a po tej modlitwie opuściłem ten dom. This was 2011. As I, in that year, coming out of the house, the following day, one of them, Boki, came to my office, in our office, in our project in Jeffreys Bay. To był 2011 i następnego dnia jeden z nich przyjechał do miejsca, w którym mieliśmy naszą siedzibę i gdzie usługiwaliśmy. He said, Pastor, I've heard what you are saying. I was thinking about it. I want to surrender my life to Jesus. I on powiedział, Pastorze, ja myślałem o tym naszym spotkaniu. To nie dawało mi spokoju i ja wiem, że ja chcę oddać całkowicie moje życie Jezusowi. As they say, you want to surrender his life, I felt the Spirit of God say to me, you just need to speak life over this young man, that God have a plan for him as an evangelist, that he will bring the gospel among the other gangsters around South Africa. I kiedy on powiedział, że chce oddać swoje życie Jezusowi, całkowicie je poddać, Duch Święty zaczął mnie przekonywać, żebym wypowiadał słowa życia nad nim, ponieważ wiedziałem, że Bóg użyje go jako potężne narzędzie w tym świecie przestępczym, w tamtych okolicach. In 2012, he went to jail. They got him because he was, I don't know what he did, but he was in jail in 2012. W 2012 złapali go. Ja nie pamiętam, co on zrobił, ale trafił do więzienia rok później. He told me the story while he was in that jail, one of the topest jails in South Africa. He started to preach Jesus around the prisoners. I powiedział mi, że tam w środku był pewien człowiek, który głosił Ewangelię właśnie w więzieniu. He said even the police of the jail asked him to host church every Sunday in that jail. I poproszono tego ewangelistę, aby co niedzielę w tym więzieniu organizował spotkania modlitewne i nabożeństwa.
Today, one of the guys, Boki, is one of the evangelists. He lives in my town. I adopted him as one of our sons. He's married. He spread the gospel around the prison in South Africa. He lives in my town. I teraz ten jeden z przestępców, o którego się modliłem, ja go adoptowałem jako mojego syna. Dzisiaj jest żonaty i ma swoją rodzinę i jest ewangelistą, który na ogromną skalę głosi Ewangelię w naszym mieście. Friends, when you have the power of Jesus, nothing can move you because you have the power that raises the highest power and the authority of Jesus Christ in you. No demons can handle you in whatever you have in your life. Więc musicie wiedzieć, że jeżeli jesteście narodzeni z Bożego Ducha, jest w was moc Ducha Świętego i każda demoniczna moc musi ustąpić na imię Jezus. Dog, before he died, I led him to the Lord. I said, dog, you need to surrender your life to Jesus. One of the gangsters who didn't want to come, I led his life. I prayed for him in 2013. He gave his life to the Lord because of drugs already in his body. But he surrendered his life to Jesus before he went to heaven. Ten drugi, który w historii był razem z tym, który oddał życie Jezusowi, nie chciał na początku iść za Jezusem, natomiast w 2013 jego ciało i organizm już było tak zniszczone, zdewastowane przez narkotyki, że zaczął umierać. Ja z nim rozmawiałem jeszcze raz, zapytałem, czy chce oddać swoje życie Jezusowi i zanim umarł, powiedział, że tak, że pokutuje ze swojego życia i że chce oddać swoje serce Jezusowi. Zanim poszedł do Pana, pojednał się z nim. Don't be scared. When Jesus spoke to you and go and pray for people, whatever the background they are, because you have the blood of Jesus over you, you don't need to be scared. Nie musisz się niczego bać, ponieważ okrywa cię krew Jezusa Chrystusa. Nieważne w jakie środowisko idziesz, nieważne z kim rozmawiasz, jesteś chroniony, nic nie może ci się stać. As a one of my two of my brothers, three of my brothers passed away, three of them, and one of my sister passed away, the one I was talking about. They are also with Jesus. My three brothers, they also passed away, they are also with Jesus. Moich trzech braci jest również pastorami dzisiaj. There is Boki, the guy I'm talking about. If you see, there is he. Tu jest ten przestępca, który oddał życie Jezusowi, o którym wcześniej mówiłem. He's evangelizing in the prisons. On ewangelizuje teraz w więzieniach. One of the 28, the gangster, the top gangster is him, but he loves Jesus now. Był takim najbardziej niebezpiecznym gangsterem, przestępcą, a dzisiaj kocha Jezusa. I want to invite you to say that, come with, spread this gospel. While we were busy Friday here, with the evangelism in the area where we were busy evangelizing with the group, I just felt the Spirit of God was saying, you need to be ready for the overflow, which means the overflow of people that will come. You must be ready to contain them, which means that the people who come in, for us, we need to be ready. You need to be ready here in Poland. Kiedy byliśmy zajęci ewangelizowaniem w piątek tam na ulicy, czułem, jak Duch Święty do mnie mówi, że musicie się przygotować jako Kościół na przypływ. Wiem, że nie tylko musimy ewangelizować, ale my jako ludzie wierzący musimy przygotowywać się na to, aby przyjąć duży napływ ludzi z zewnątrz, więc musicie po prostu być przygotowani. That was my testimony, that I love Jesus, I'm passionate about Jesus. As we're gonna go in 3 years' time, we are going full time to South Africa to preach in the high schools, to preach in the schools, to preach in the prison. I want to invite you to come one day, as Yolita have said, Arthur, and also Brother Gregory. I'm with Gregory in the Netherlands, he invite me sometimes to come. I invite you, come. And spread the gospel with us. Chciałem podzielić się właśnie tym świadectwem mojej miłości i pasji dla Jezusa. Chciałem, żebyście wiedzieli, że odkąd oddałem moje życie Jezusowi, 24 na dobę służę Mu na pełny etat. Chcę, żebyście wiedzieli, że zmieniamy życie ludzi, dzieci w szkołach i młodzieży. I chciałem Was też do tego zaprosić, jeżeli chcecie do nas przyjechać. Rozmawiałem już z Arturem. I bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcecie być częścią tego wszystkiego, co robimy. Razem z Grzesiem jestem w Holandii i razem z nim utrzymuję relacje. Także jesteśmy bardzo otwarci na Was i zapraszam Was. In 2 weeks time I go there, I'm going again to South Africa in 2 weeks time to ICE. One thing you don't need to be scared. I preach to the I preach with the Anglicans and the Roman Catholics, but one thing I tell them, in our meetings, I tell them before the Spirit of God, we allow it to flow. If they need to receive the Spirit of God, is open meetings, I tell them. Every time when we gather in those conferences, I tell them, brothers from the Anglican, brothers from the Roman Catholic,
Here we allow the Spirit of God to move. Some of them are open. I baptize them in the Spirit of God. Hallelujah. I chcę wam jeszcze powiedzieć, że nie musicie się niczego obawiać, tego co możecie zobaczyć, jeżeli organizujemy spotkania z katolikami lub z kimkolwiek innym. My przejmujemy autorytet i mówimy, że tu jest miejsce, w którym ma płynąć Duch Boży, Duch Święty, więc nie da się wszystkiego zaplanować, także nie musicie się niczego obawiać, my przejmujemy autorytet i my prowadzimy każde spotkanie. Thank you so much. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo.